Muzyka łączy, muzyka raduje, daje poczucie wspólnoty, nawet tym ludziom, którzy nie znają tego samego języka. Jest to tak uniwersalny język. Myślę, że gdybyśmy się mieli tylko posługiwać muzyką i porozumiewać nią, to byłoby o wiele lepiej niż korzystając ze słów. Może powinniśmy do tego właśnie przejść. No myślę, że przede wszystkim daje poczucie własnej wartości, ponieważ jeżeli chodzi o śpiew, wiem, jak młode dziewczyny tutaj do mnie przychodzą, jest dla nich ważne to, żeby dobrze śpiewać, dobrze się zaprezentować, bo wtedy czują, że ich wewnętrzna siła jest większa i że mają taką moc sprawczą, że mogą absolutnie wszystko i pozbawiają się dzięki temu też pewnych kompleksów, czy rekompensują sobie inne kompleksy, nadrabiając taką zdolnością. Co daje muzyka? Myślę, że bardzo wiele. Łączy ludzi ze sobą w grupach rówieśniczych. Zwykle jak są paczki znajomych, one zwykle słuchają, wszyscy niemal w paczce słuchają podobnej muzyki. Pewnie nie bez kozery. Myślę, że coś w tym jest. Że się pewnie też ludzie w jakiś sposób dobierają pod względem wrażliwości na muzykę, tego, co im się podoba. W muzykoterapii też jest tak, że bardzo pobudzonych ludzi, czasami zaczynano od leczenia też szybką muzyką i spokojnie muzyką wyciszano. No, myślę, że muzyka na emocje bardzo, bardzo wpływa i potrafi w mgnieniu oka zmienić emocje człowieka. I'm the spirit of dentist.